Dzień dobry Państwu. Po zaledwie 6-tygodniowej przerwie rozpoczynamy dzisiaj nowy sezon Fortuna pierwszej ligi. Jesteśmy w Opolu na stadionie przy ulicy Oleskiej. Pierwszy mecz sezonu 2021-2022 Odra podejmuje Miedź. Można powiedzieć dosyć nisko, bo w lidze regionalnej w Niemczech na poziomie czwartej ligi TVS Eintracht, no ale wrócił. I tu będzie walczył miejsce z Enarcikiem, ależ akcja i gol! 11. minuta spotkania, Miedź obejmuje prowadzenie. Tak, ale kapitalna akcja tutaj Krzysztof Trzynacki schodził na lewą nogę, obrońcy widać go, bali się atakować, kapitalnie uderzył po dalszym rogu. Zwróćcie uwagę, za daleko zdecydowanie, no tutaj za dużo miał swobody. Piękną bramkę strzelił również Krzysztof Drzadga w metrze Trzynacki. Bez zmian. Na tę drugą część spotkania wyszły oba zespoły. Za chwilę przypomnimy te wyjściowe jedenastki. Garuch. Ale tutaj przyciągnął teraz. Drzazga. Wciąż Krzysztof Drzazga. Dobre wyłożenie i 2-0. Kapitalnie rozpoczynają tę drugą część spotkania goście. Maxim Dominguez, nowy Szwajcar, którego chwaliliśmy. Zresztą między innymi piłkarzami Miedzi. W pierwszej połowie tę drugą rozpoczyna od bramki. I to była sytuacja stuprocentowa. Wracając jeszcze do tego ostatniego zwycięstwa Miedzi, może za chwilę, bo tutaj znowu szansa dla gości. Okazja na trzeciego gola jest 3-0. 53. minuta spotkania i zdaje się, że to jest drugie trafienie Maxima Domingueza. Ależ wejście do pierwszej ligi Szwajcara. Nie, to jest chyba Krzysztof Drzazga. Tak mi się wydaje, że chyba finalizował Drzazga. Zwróć uwagę teraz. A nie, tu już Drzazga na pewno. Drzazga oczywiście. Teraz ładne podanie. Dobra piłka, rzut karny. Decyzja? Jedenastka, rzut karny. A więc za chwilę szansa na gola dla drużyny gospodarzy. Faulowany Cezary Sałczek. Ale zwróć uwagę, ułamek. Duże doświadczenie Krzysztofa Janusa. Krzysztof Janus, pewnie zmylony Paweł Lenarcik. Jest bramka, na razie honorowa. Natomiast czy to będzie początek lepszej gry Odry? Czy to będzie początek drogi po choćby jeden punkt w tym meczu dla gospodarzy? No, gdyby to się Odrze udało, no, to byłaby sprawa piękna z jednej strony dla gospodarzy, z drugiej no, mocno zaskakująca, biorąc pod uwagę to, co oglądamy tutaj przez 66 minut tego spotkania. No, ale po to weszli ci ludzie z ławki, żeby coś zmienić, żeby dać impuls i dali, bo to jest gol. Prarywalizacja. Myślę, że po tym urazie Kamil Kapi, ale zwrócił uwagę. Szansa i druga jedenastka dla Odry. 75. minuta meczu. Zagranie wycenione na rzut karny przez Piotra Urbana. Zagranie ręką Szymona Matuszka. No, było w tym spotkaniu. Też, także Krzysztof Janus i tym razem lepszy Paweł Lenarcik. No ma za co dziękować Szymon Matuszek, Pawłowi i Lenarcikowi w tym. Garuch. Garuch jest bardzo widoczny w tym meczu, w przekroju całego meczu. Ładnie teraz Zapolnik. No i bramka, ależ trafienie Kamila Zapolnika. Nie wiem, czy to było 30 metrów, czy troszeczkę mniej, ale niezależnie od tego, z ilu metrów Kamil Zapolnik oddalał ten strzał, no to to jest to uderzenie, które naprawdę wymaga wielu pochwał. Poza zasięgiem rąk. Bez konsekwencji na szczęście dla drużyny Wojciecha Łobodzińskiego. No i koniec końców kończy mieć ten mecz wysokim i zasłużenie wysokim. Podkreślamy, zresztą każdy, kto ten mecz oglądał od pierwszej do ostatniej minuty, pewnie się z nami zgodzi, zwycięstwem w Opolu 4-1 w debiucie w roli pierwszego trenera Wojciecha Łobodzińskiego, a więc wielkie brawa dla byłego piłkarza Miedzi Legnica i brawa dla wszystkich jego piłkarzy.